Witam Państwa na kanale Dom za pół ceny. Z tej strony, jak zwykle, dyrektor. W dzisiejszym odcinku będziemy chcieli dla Państwa zaprezentować, jak zagęścić zasyp. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to zrobić, jakimi narzędziami, co nam jest potrzebne, ile to trwa, zapraszam bardzo na nasz film, a także na budowę. A więc zaczynamy!
udało mi się zagęścić całą powierzchnię pod GWC i mogę kontynuować pracę pomimo wszystko. Będę musiał jakiegoś skoczka jeszcze skądś pozyskać. Jedno źródło to mój kolega, który zobowiązał się, że w dniu dzisiejszym dostarczy mi skoczka. No ale niestety nie odbiera, ale miejmy nadzieję, że odzwoni. Będę musiał to po prostu przekierować na kolejne dni pracy. Co teraz robię? Wykop pod sączek, czyli poprawiam błąd, który bym zrobił poprzez swoją niewiedzę związaną z pracą zagęszczarki. Na wszystkim człowiek się może znać, ale najważniejsze, że człowiek chce się uczyć. Wykonamy sączek. Będę mógł położyć go o kratkę, która jest na ścianie fundamentu i będę miał sprawę z GWC rozwiązaną, jeżeli chodzi o rozpoczęcie prac z GWC. Po geokratce będę miał siatkę przeciw kretom, później zeolit, później linia kraplująca, później montaż samego GWC. I w taki sposób zakończę temat związany z instalacją GWC i pracami podziemnymi. Liczę, że będę potrzebował kilku dni na to, bo będę pracował po... Dzień dobry. Po godzinach, czyli po pracy. Ale ładnie się zagęściło. Jestem zadowolony z tego zagęszczenia. I taka to jest praca, proszę Państwa, zimna. Odkopywanie, zakopywanie, odkopywanie, zakopywanie. Tutaj oczywiście jeszcze ta kwestia poprawy przeze mnie tematu, ale odkopanie sączka zajęło mi zaledwie 5 minut pracy, jeżeli chodzi o sam zakres pracy. To jest włóknina, którą używałem pierwotnie. Tą włókninę jeszcze raz wykorzystam w całości. One są pocięte na kawałki,
to nic nie szkodzi, zrobię z zakładem i będzie w porządku. Opadłem trochę z sił, powiem Państwu. Pogoda jakby nie było, nie sprzyja człowiekowi. Po drugie, jednak po COVID-zie jeszcze nie dotarłem do pełnych sił, jeżeli chodzi o zakres fizyczny. Ale trzeba pracować, tym bardziej, że terminy związane z drewnem mnie będą gonić. Urlop zaczynam 16 maja i do tego czasu chciałbym mieć chudziaka wylanego. A żeby chudziaka wylać, trzeba tutaj zabezpieczyć kwestie wykopowe. Jak Państwo zresztą pewnie wiecie, i to jest rzecz naturalna. Pod presją czasową pracuje się w niektórych aspektach niedobrze, ale z drugiej strony motywuje do działania. Po prostu człowiek wie, że nie może sobie pozwolić na niepotrzebną stratę czasu i każda chwila jest ważna. Każda wolna, każda godzina spędzona na pracy przy wykopie przybliża nas do tego, aby zrobić na czas ten temat. Podziwiam firmy, które na co dzień piszą kontrakty przy potężnych jakichś inwestycjach. I zakładają karę. W moim przypadku karą będzie to, że zrobię później dach. A co jeżeli na przykład by trzeba było zapłacić Dobra, wracamy do pracy. Zadzwonił do mnie znajomy, o którym wspominałem przed chwilą. Powiedział mi, że mogę to dzisiaj otrzymać, tego skoczka, bądź jutro po fajrancie, czyli godzina 16. I tak się umówiłem z nim, że jutro będzie dla mnie bardziej korzystnie, z racji tego, że dzisiaj będę mógł sobie na spokojnie całą kratownicę zrobić i choćbym chciał, to czy nie chciał, muszę wykonać w dniu dzisiejszym cały zakres pracy z GWC, tą czyli tą geokratkę będę musiał położyć, nasypać kamyka zmieszany z piaskiem, na przykład zasypowym. Robi się to w proporcji 2:1, czyli dwie łopaty żwiru, jedna łopata piasku. Powiem Państwu, że jestem, tak jak powiedziałem, jeszcze niespełni. Nie czuję się jeszcze na tyle dobrze, jeżeli chodzi o tą fizyczność. Ciężko mi się dzisiaj pracuje. Ale tak czy siak muszę wykonać tą pracę.
taka presja pomoże mi po prostu nie myśleć o niedyspozycji. Tutaj już mam praktycznie rurę wpuszczoną, zasypaną żwirem, żeby ją wypoziomować, muszę mieć położoną drugą nitkę sączka, także w tym momencie właśnie tym się zajmuję, wybieram ten piach. Do włożenia geowłókniny. Inwestorami w ostatnim czasie na temat budowy najróżniejszych, które są prowadzone równolegle, to praktycznie 50% inwestorów wstrzymuje się z pracami z racji tego, że materiały poszły tak do góry. No powiem Państwu, jest to naprawdę już niemały problem na skali lokalnych tu budów. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ekipa do domów za pół ceny ma właśnie między innymi w naszym przypadku budowy, jak Państwo pamiętacie, anlanowych widzów wspomnę, że większość materiałów, których my mamy, są to materiały zakupione 4 lata temu. I powiem Państwu, te materiały teraz obecnie naprawdę mają swoją wartość. Także zrobiliśmy z szefową naprawdę fajny pomysł. Zrealizowaliśmy fajny pomysł, który nam wyda i spowoduje, że będziemy mamy jeszcze większe oszczędności. Proszę Państwa, ten dom naprawdę może być w realiach dzisiejszego rynku budowlanego nawet za ćwierć ceny. Raz, że materiały, dwa, że budownictwo w własnym zakresie. I tutaj w tym kanale nie ma żadnej ściemy. Oglądałem naprawdę kilku moich, nazwijmy to, konkurencyjnych kanałów i żaden nie znalazłem w żadnym z tych kanałów kontrpropozycji do tego, co my robimy. Większość ludzi opisuje budowę z perspektywy inwestora, tak? Czyli jak nauczyć, jak pokazać, żeby wybudowano dom, kontrolowanie terminów, ekipy, a duża rzesza oglądających zauważyłem, że wolałaby niektóre rzeczy zrobić sama. Wystarczy zaprezentować to na własnym przykładzie i dużo ludzi chciałoby się podjąć tego. Dostajemy informacje na maila, na stronie internetowej, są pytania, także powiem Państwu, że ludzie naprawdę się zastanawiają i słusznie, no bo za to, co my dzisiaj robimy, za GWC, trzeba by było zapłacić. Myślę, że nie pamiętam teraz wyliczeń, może podczas montażu tego filmu wskażę to po prostu, napiszę gdzieś tutaj, gdzie moja ręka, napiszę wartość tej usługi, gdzie możemy to naprawdę zrobić sami.
i kolejne tysiące zostają nam, bo na pewno tu mówimy o pieniądzach rzędu kilku tysięcy złotych, zostają nam w kieszeni i możemy to zainwestować. Ojojoj, bym się wywrócił, kamień mi wpadł do buta. Możemy to zainwestować w kolejny etap naszej budowy. Także naprawdę każdemu polecam i wiele razy będę mówił, dla oglądających ten kanał nie jest to na pewno obce, co mówię, że właśnie sens tego kanału jest to, abyście Państwo zobaczyli to, co ja robię, przemyśleli to, co ja robię i później sami zbudowali. Satysfakcja gwarantowana. Ostatnio przyjechał znajomy, który też się buduje. Jego tata mu pomaga w tym. I stwierdził, że on będzie patrzył na to, co my zrobiliśmy, bo on się na tym zna. Ale tak się złożyło, że to jego tata buduje, a on tylko pomaga mu. Nie twierdzę, że nie zasięgnął wiedzy praktycznej, ale jeżeli się tego nie robi samemu, tylko się zleca to dla osoby trzeciej, to gwarantuję Państwu, że ta satysfakcja jest diametralnie niższa. A to, że on jest właścicielem posesji nieruchomości, nie jest jednoznaczne z tym, że ktoś się na tym zna. Druga sprawa. Przygotowanie do inwestycji. Ja się uczyłem ponad 5 lat. Aby to zacząć robić. I na różnych inwestycjach. Ja mówię o 5 lat. Teoria. Od 12 roku życia wykonywałem szereg prac budowlanych i wychodziło mi to lepiej gorzej, ale sukcesywnie podejmowałem się najróżniejszych prac. Powiem Państwu, że to owocuje dla mnie na dzień dzisiejszy, że mogę z Państwem porozmawiać. Nawet jak mi się zdarza porozmawiać w komentarzach z osobami, którzy na co dzień to robią, to myślę, że nie odstaję mocno, jeżeli chodzi o zakres opisywanych zagadnień. Co teraz robię? Bo to też Państwa pewnie zainteresuje. Pewnie Państwa zainteresuje. Robię podsypkę pod sączek, żeby nie doszło do zamulenia rury. W skrócie, woda, która się będzie przedostawała do sączka, będzie zmieszana z piaskiem zasypowym, siłą rzeczy. A taki piasek potrafi dostać się do struktury rury, czyli do wnętrza rury, i powodować jego zator. A taki zator jest jak najbardziej dla nas niekorzystny i trzeba będzie go eliminować. Zaraz zobaczymy, czy długość rury dłuższa jest niż wykop. Tak, jeszcze troszeczkę nam zabrakło. Oczywiście to uzupełnię. Jeżeli chodzi o te trójniki, one mi były potrzebne do diagnostyki charakterystyki działania sączka na tym fragmencie. Zamontowałem je tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić przepuszczalność tej rury. Na to proszę się w ogóle nie sugerować, to powinien być jeden element. Jeżeli Państwo będą to robić, zróbcie to z jednego elementu. Ja to tylko chciałem dla celów badawczych wykonać i rezultaty były, znaczy wnioski z tego na pewno mi pomogły. Z moich wyliczeń sączek 50
w otulinie z dodatkową geowłókniną, podsypką żwirową powinna zdać egzamin i odprowadzać wodę z GWC. Polega to, przypomnę o co tu chodzi, chodzi o to, żeby wyeliminować podtopienie GWC. GWC nie będzie działało, jeżeli, bo to jest system otwarty, czyli półprzeponowy, przeponowy technologii GeoStrong, firmy Geotech, i konkurencyjnych jest kilka takich GWC. Jeżeli chodzi o odprowadzenie wody, to po prostu GWC, które jest narażone na dużą ingerencję wody, po prostu przestanie działać, bo powietrze nie przedostanie się przez bańki wodne. Żeby to wyeliminować, należy odprowadzić tą wodę w każdym przypadku. Są różne szkoły, nie podobały mi się niektóre rozwiązania, nawet jeżeli chodzi o zalecane przez tę firmę odwodnienie, to jest setka, która jest poprowadzona przez całą ścianę fundamentową, przy samej ścianie, po prawej stronie i tutaj w tym przypadku tylną. Nie podoba mi się to z racji tego, że woda potrafi podchodzić do góry nie tylko przy ścianach, a potrafi iść po całej powierzchni. Dlatego moje wyliczenia oporowe i najróżniejszego typu, które skutkują odprowadzeniem wody, wynikały mi, że wystarczą 50 i tak je zastosowałem, tylko że wzbogacone jest o dodatkową nitkę po lewej stronie, Państwo to widzą. Jak Państwo, czyli można powiedzieć, że to będzie po skraju samego GWC przeponowego. Jak Państwo widzą, ja postaram się tutaj na tym filmie zrobić animację, jakby to miało wyglądać. Najważniejsze jest tylko, żeby utrzymać spadek do punktu, gdzie mam tam odprowadzenie wody. No i to uzyskam poprzez nadsypywanie kamykiem. Zrobię spadek odpowiedni, standardowo 2 cm na metrze. Z wyliczeń moich było 1,5, także ja będę się starał 2 cm się trzymać. Tutaj mamy z 8 metrów, więc musimy mieć spadek rzędu 16 cm. Myślę, że tutaj taki już teraz widzę, że możemy powiedzieć, że jest. Będę podsypywał. Jak to i będę kontrolował wszystko poziomnicą. Poziomnica będzie mi pokazywała, czy jest do oczka, czy nie. Moje GWC, znaczy moje odsączek po lewej stronie będzie wystawał praktycznie do geokratki. Nie przeszkadza to w żaden sposób. Chodzi tylko o zachowanie, tak jak już wspomniałem, tego spadku. I będę tego chciał dopilnować. Drodzy Państwo, widzieliście, jak to zrobiłem. Samo zasypywanie. Myślę, że wrócę do Państwa, ale na razie będę miał przerwę. Zrobię dokop tych rur. Zrobię jeszcze dosypkę i będę mierzył poziomicą. Jak Państwo widzą, skończyłem tutaj stronę obecnie lewą, ale jak rozmawialiśmy o sączkach, to mówiliśmy o stronie prawej. Wykonana jest kiełbaska. Kiełbaska będzie do końca. Dlaczego nie robię zasypu żwiru od góry? Z jednego prostego powodu, już śpieszę, myślę, że komentarze by się też pojawiły. Dlaczego tylko zasyp zrobiłem od dołu, a nie od góry? Z bardzo prostego powodu. Zasyp rury nad kratką będzie około 2-3 cm, czyli ilość warstwa żwiru będzie symboliczna tylko na tym etapie i będzie bezpośrednio tamta kratka geokratka, która już sama w sobie będzie miała bardzo dużą ilość żwiru, bo tak jak powiedziałem, proporcja zasypywania geokratki to jest 2:1, szpadel piachu, szpadel, 2 szpadle żwiru, czyli automatycznie tak jakbym zrobił zasyp nad rurą. A to będzie tylko warstwa przykrycia, proszę zobaczyć, to jest wszystko już praktycznie równe z gruntem. Także nie będę w żaden sposób musiał robić zasypu odgórnego, jeżeli chodzi o żwir.
oddolnie tak, żeby nie zamulało się, bo woda podnosi cząstki piachu również od dołu, ale zatrzyma go żwir, który będzie swoistym filtrem. Mamy spadek, już praktycznie wykonałem połowę pracy. Zostało mi zrobione wykonanie spadku na tym fragmencie i będzie zasypanie, a później zamulenie przez polanie wodą. Woda również zamula. Jeżeli chodzi o taki mały kawałek, bez problemu to da radę zamulić, żeby był twardy grunt. Kanał Dom za Pół Ceny przystąpił do Patronite'a. Jeżeli jesteście Państwo chętni wspomóc nas w realizacji naszego marzenia oraz uczestniczyć w ekipie Domu za Pół Ceny, zapraszamy gorąco właśnie na ten portal. Szczegóły znajdziecie w opisie. Ponadto gorąco zachęcam do komentowania naszych filmów. Bardzo chętnie przystąpimy do dyskusji, odpowiemy na wszelkie pytania, jakie tylko zostaną zadane, a w przypadku zwykłej konwersacji jak najbardziej przystąpimy do ukazania naszego światopoglądu.